Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku mam przyjemność przedstawić Państwu nasz kultywator wielofunkcyjny U436, ale w zupełnie nowej odsłonie. Zapraszam do oglądania. Kultywator wielofunkcyjny wpisuje się idealnie w nowoczesne rolnictwo. Służy zarówno do uprawy głębokiej, jak i do płytkiej. Wszystko dzięki zastosowaniu specjalnych elementów roboczych, które można stosować już na głębokości od 5 cm do maksymalnie 35. Tak jak już wspomniałem na wstępie, jest to nowa odsłona dobrze znanego kultywatora. W porównaniu ze starą wersją zmieniliśmy ilość zębów. W prezentowanym egzemplarzu znajduje się 10 elementów roboczych. Dodatkowo jest to wersja kompaktowa, czyli można z wersji 2,6 m po dokręceniu dodatkowych łap otrzymać wersję 3-metrową. Zdecydowanie spodoba się ta opcja wszystkim tym, którzy mają aktualnie mniejszy ciągnik, ale w przyszłości myśleliby o zastosowaniu i kupnie większego traktora. Kolejnym usprawnieniem jest płynna regulacja sekcji talerzów niwelujących. Odbywa się to za pomocą korby na tych dwóch śrubach. Dzięki temu możemy płynnie i w zależności od potrzeb dopasować wysokość talerzy do głębokości pracy. Nie sprawi to żadnego problemu. Maszyna jest dostępna z dwoma opcjami zabezpieczenia. Pierwsze to grządzio sprężynowa, która jest dosyć rzadko stosowana. Natomiast drugie, najczęściej stosowane, to zabezpieczenie sprężynowe. Aktualnie stosujemy podwójną sprężynę, dzięki czemu moment wyzwolenia sprężyny wynosi jakieś 600 kg. Elementy robocze również dostępne są w dwóch wariantach. Pierwszy to odkładnia prosta, czyli wersja Delta Flex. Druga, aktualnie zamontowana, to wersja z odkładnią odgiętą, czyli AgriFlex. Zdecydowanie najczęściej klienci wybierają wersję AgriFlex, gdyż wymaga ona zdecydowanie mniej mocy. Dodatkowym atutem maszyny jest to, że możemy wybrać elementy robocze w wersji standardowej, napawanej lub węglikiem spiekanym. Co najciekawsze, nie musimy wybierać całych elementów napawanych czy z węglikiem. Możemy wybrać sobie same dłuta, która opcja pozwoli na oszczędność pieniędzy, a i tak wydłuży mocno żywotność maszyny. Zarówno hydrauliczna regulacja głębokości pracy, jak i regulacja sekcji talerzy równujących znajduje się w standardowym wyposażeniu maszyny. V uprawowy możemy wybrać z całej gamy, począwszy od standardowego rurowego po tandem mooring czy prezentowany V-ring, V-daszkowy. Kultywator wielofunkcyjny, identycznie jak półdutowy, wpisuje się w uprawę bezorkową, dzięki czemu mamy możliwość skorzystania z dofinansowania unijnego na jego zakup. Podsumowując, jeśli posiadasz traktor o mocy przynajmniej 140 koni mechanicznych i chciałbyś wejść w uprawę bezorkową, to serdecznie polecam Ci zakup naszego kultywatora. Dziękuję bardzo, że byliście z nami i zapraszam do kolejnego odcinka.